Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a przed wami 59. już odcinek z serii levelowania nowego konta Fishing Planet. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony w dużej mierze arapaimie i sposobie na arapaimy, ale również będzie troszkę lifestyle'owy, bo dowiecie się mniej więcej, jakie są plany jeszcze na następne odcinki, co jeszcze się będzie w tej serii działo, która już, jakby nie patrzeć, powoli zmierza ku końcowi. Jak widzicie, moi drodzy, 70. level osiągnięty, osiągnąłem go sposobem na arapaimę, który to sposób, no w poprzednim odcinku gdzieś tam już testowałem, dzisiaj wam go pokażę tak w miarę zwinnie i szybko, lifestyle'owo, że tak powiem. Pierwszy milion zarobiony, moi drodzy, pierwszy milion kasy jest, także tak jak mówiłem, kasa płynie i z tym nie ma najmniejszego problemu. Co możemy zrobić? No oczywiście zanim zaczniemy arapaimy, no trzeba na 70. levelu zrobić zakupy. To na co długo czekałem. Wędek oczywiście pewnie nie kupię, ale sprawdźmy. Z tego co pamiętam 70., no dobrze pamiętam, 72. level dopiero mogę kupić lepszą wędkę, także wędki muszą poczekać, ale niekoniecznie wszystkie, bo mamy wędkę castingową sobie kupimy, czyli tą taką spinningówkę mocniejszą, mamy tą tropikanę, najmocniejszą wędkę jaką możemy kupić i ją sobie kupimy. Moi drodzy, zaraz będziemy to wszystko tutaj uzupełniali. Do niej sobie kupimy kołowrotek jako multiplikator, bo tak one się nazywają. Do 38 kilo on jest, jak widzę. No już nie ma mocy. Nie, do 40. Czemu mi się 38 pokazywało? Ale dobra, kupiłem odpowiedni. Więc oczywiście plecionkę również do 40 kilo trzeba by kupić. Proszę bardzo, no i zostaje nam przypon, moi drodzy. Oczywiście tytanowy, ciekawe czy taki jest dostępny, pewnie znając życie. Nie, 39,5, no nie ma tragedii, okej. To sobie z dwa kupimy. Dobra, to mamy. Także wędkę będziemy zaraz montowali. To już jest takie przygotowanie powoli na Kongo, bo tą wędkę będziemy na Kongo używali. Oczywiście bardzo ważna rzecz, to na co czekaliśmy, moi drodzy, i to czekaliśmy tylko dlatego za tą siatką, żeby móc złapać potwora. Także siatkę jak najbardziej też sobie, kochani, kupuję, żeby potwora złapać, bo będziemy właśnie, co będziemy robić w następnych odcinkach? No będziemy zdecydowanie jeszcze robili przygotowanie do potwora na amazońskim labiryncie, będzie łapanie samego potwora, będzie jeszcze następny odcinek z węgorzami, bo macie z tym też problem, więc jak najbardziej z tymi elektrycznymi węgorzami będzie, ale ja to sobie jeszcze zobaczę, co, o, coś tutaj też nam się odblokowało, moi drodzy, jakaś mocniejsza, no to oczywiście, że, oczywiście, jak jest możliwość, mamy kasę, dlaczego by nie kupić mocniejszej. Coś tu jeszcze może być? Pudełka, pokrowce na wędziska, to już mamy chyba najmocniejszy, jaki może być. Tak jest. Kamizelki, zobaczmy. Jest najmocniejsza. No podpórki, ten to już wiadomo, że nie. Czyli tu wszystko mamy, to sobie kupiliśmy. Tutaj raczej nic nas nie interesuje. Później czy oczywiście jeszcze jakieś ewentualne przynęty sztuczne. Także moi drodzy, to jest pierwszy krok, który mamy do wykonania. Żebym teraz czegoś tu nie popsuł, słuchajcie, bo jestem... A, do domu trzeba wejść, do domu, do magazynu, dobra. Czyli podmieniamy, bo pamiętajcie, gdybyście to przenieśli tu, to wtedy wszystko, co macie w ekwipunku, przeniesie wam się do domu i przeniesie wam do takiego ukrytego magazynu, nie będziecie mogli tego wydobyć. Także, żeby nie popełniać tego błędu, moi drodzy, to jak widzicie, tak robimy. Dobra, siatkę już, jak widzicie, troszkę zużytą, a troszkę kasy z tej siatki na szczęście też będzie. No już, słuchajcie, 400 tysięcy wydałem na zakupy, moi drodzy, także 400 koła poszło. No ale mamy ważną siatkę, dzięki której możemy pewne zakupy zrobić. No i tą wędkę tropikanę bym bardzo chciał, tylko musiałbym z jakiejś wędki tu zrezygnować. Na karpie pewnie znając życie pójdę i teraz mam dylemat, moi drodzy. Tutaj te wędki też nie są zbyt mocne, ale je zostawimy, bo ktoś pytał z was, co się stanie, jak się wędka już totalnie zużyje. Możemy to przetestować, zobaczymy, czy się złamie, popsuje wędka. Za to też jest jakaś misja, a na 72 levelu i tak muszę kupić nowe, więc jakby nie naprawiam. Moi drodzy, no tutaj mam tą rakietę, nie chciałbym raczej z niej rezygnować, ale z drugiej strony możemy podmienić, bo jak pójdę na karpie, to sobie po prostu podmienię.
że mamy Tropicanę, słuchajcie, elegancko. Mamy tutaj, mamy 40-kilogramową plecionkę. Gdzie ona tu się podziała? A, bo przypony są 39,5, ale dobra, to jest okej. Okay. Bo plecionka też jest 39,5, czyli nam się wszystko ładnie domknie na tym tutaj levelu. Nie, plecionka też jest 40 kilo. No dobra, to niech sobie będzie 40 kilo. W sumie wszystko tu jest... Aha, bo wędka jest 42, 40, 40. No dobra, no. I 39 jest przypon. Chyba mocniejszych przyponów nie kupiłem, z tego co pamiętam. Jest 39,5 przypon. To nie kupowałem mocniejszego? Serio? Słuchajcie, no wydaje mi się, że kupowałem przypony, nie? 40. Nie, 39,5. Aha, dobra. Dobra, ale czy takie długie przypony? Nie, no to sobie krótsze kupimy. No niby mamy. Niby mamy. Dobra, są tutaj. Okej, okay. Także przyponik. I zastanowię się tutaj może jakiś, wiecie co, bym sobie tego, tylko jaki to jest ciężar wyrzutu, bo to też musicie na to patrzeć. Aha, od 24 do 100 gram. No to ten Walker myślę, że będzie całkiem, 64 gramy całkiem spoko. I walkerkiem będziemy sobie rzucali. Zobaczę, na co tego węgorza będziemy jeszcze łapać. Jakiś tutaj swim bite. No, to jest gites. No to będziemy próbowali, moi drodzy, też łowić na tą wędkę. Zobaczymy, jak pójdzie. No tu nic więcej w sprzęcie nie zmieniam. Tu jedynie przypony mogę sobie powymieniać, bo już są na żółto. Te arapajmy jednak troszkę... Tutaj są niby 32 kilo. Niby są. A to są co? Fluorokarbonowe. Tu są jakieś przypony mono. Znaczy się boję przyponów mono zakładać, moi drodzy. A dobra, zostawimy. Jeszcze jest dużo. Akurat przypony przy sobie mamy, także luz. Dobra, tutaj to sprzedamy, czyli wszystko raczej mamy. Jesteśmy gotowi, aby iść. Zakupy zrobione. Będziemy łowić oczywiście na haczykach bezzadziorowych po to, żeby wbijać jak najwięcej tego expa. Będziemy łowić arapajmy. To wam będę pokazywał oczywiście z przebitek. No nie będziecie tutaj wielce patrzyli, co ja robię, bo będzie to nudne, moi drodzy, a nie chcę was absolutnie zanudzać. Ale tak jak mówię, odcinek lifestyle'owy, już od razu odpowiadając na wasze ewentualne pytania. Moi drodzy, to... A, możemy sobie tak zagrać na pokoju. Odpowiadając na wasze pytania, to te arapajmy z brzegu da radę. Da radę. Kto oglądał poprzedni odcinek, ten widział. Więc tutaj nie ma co się za dużo rozgadywać. Jeszcze raz wam pokażę, skoro sposób na arapajmy, tak ten odcinek zatytułowałem, to jeszcze raz wam, moi drodzy, pokażę, jak tam dopłynąć na tą magiczną skałę, bo sposób na arapajmy to jest sposób na skalę. Także tam będziemy sobie łowić. Moim zdaniem bardzo fajna miejscówka i jak będę już teraz wychodził z Fishing Planet, to nie z łowiska, a ogólnie z gry. I wtedy, słuchajcie, to jest taki protip, że jeżeli wejdziecie ponownie do gry, to respicie się w tym samym miejscu, więc nie będziecie musieli jakby za każdym razem przepływać, no bo tam to przepływanie jest dosyć męczące, co sami widzicie, tam trzeba płynąć i końca nie widać, także żeby tyle nie pływać, żeby było to szybko, sprawnie, to pamiętajcie, możecie sobie z gry wyjść i po prostu się tam zrespicie. To tyle, jeśli chodzi tutaj o ten protip. To pływanie tutaj no nie należy do najciekawszych, moi drodzy. Tym bardziej musicie pamiętać, że motorówka sama w sobie też się zużywa. Więc za każdym razem, jak gdzieś za bardzo przydzwonicie, właśnie tak jak ja teraz, no to za każdym razem ta motorówka niestety nam się też, moi drodzy, zużywa. Ją też trzeba potem naprawiać. Wszystko kosztuje. Ale jak widzicie, mimo że trochę sprzętu kupiłem, jedną wędkę, tak? Nie wiem, czy mam jakąś słabą blachę, bo będziemy musieli blachą łapać. Mam, chyba miałem w ekwipunku, bo szkoda mi tego Walkera. Bo będziemy potrzebowali, słuchajcie, na spinning fajną blachę do łapania tych kajmanów. To jest przygotowanie do potwora. Tutaj jesteśmy jak najbardziej na potwora też gotowi, bo myślę, że no nawet jakby on tam te 200 kilo miał, no to zobaczcie, bez problemu do siatki władujemy. Chociaż... Wiecie, no tą siatkę kupiłem, bo po prostu sami widzicie, no i tak ta kasa idzie do góry, tak? Także ją kupiłem w ramach inwestycji, ale tak naprawdę sami widzicie, jakbym jednej czy dwóch ryb nie włożył do siatki,
no to nic by się nie stało, tak? Bo ta kasa i tak idzie, no ale to jest taki moment, w którym jak widzicie, już nie jesteście w stanie tej kasy w żaden sposób przewalić. No nie wiem, co byście musieli zrobić, żebym już na tym levelu, żeby wam kasy brakowało, nie? Żebyście tą kasę przedupcyli, nie wiem na co. Sami widzicie, to jest po prostu już niewykonalne, nie? Dobra, dopływamy, słuchajcie, do skałki, tu sobie będziemy parkowali. Oczywiście czas zmieniamy na nockę, bo to jest metoda nocna, którą znacie z poprzedniego odcinka. Ja tu nie będę się jakoś wielce rozgadywał, jak chcecie, to po prostu zobaczcie sobie w poprzednim odcinku, bo tam dwie metody pokazywałem. Oczywiście można jak najbardziej, moi drodzy, łowić sobie z tutaj z motorówki. Ja wybieram opcję łowienia z brzegu, bo jest ona według mnie bardzo fajna. Oczywiście czas i to jest to, co mówiłem, ustawiamy od razu na północ, to jest w tym szczycie brań. To najlepiej, słuchajcie, oddaję od razu centralnie na północ, sobie ustawcie czas. Na dwóch wędkach będę mieć duże minogi, chociaż jakby ktoś pytał, czy one bardziej oddają, to niekoniecznie, moi drodzy, bo większość unikatów, które tutaj złowiłem, jeśli chodzi o arapajmy, no to były to, słuchajcie, jednak unikaty złowione na żywcach Shiner. Także jakby ktoś chciał wiedzieć, to od razu mówię. Tam wiecie, tak sobie plus minus. Markerki rzucam, ale jestem ciekaw, bo chciałbym tą wędką nową się pobawić, tą tropikaną. Zobaczyć, czy chwyci nam na to węgorz elektryczny, czy niekoniecznie. Ale to będzie, wiecie, gdzieś tam następny odcinek na ten temat. Tutaj mamy, tyle możemy, dobra, spróbujmy sobie, aha, tyle możemy rzucić, czyli tam nie świgniemy. O, to dupa, chciałbym mieć coś, dobra, czyli musiał, czekajcie, bo już nam dzwoni, widzicie? I to jest urok właśnie tej, ole, wyskoczyła arapaima, zobaczcie, i to jest urok właśnie tej miejscówki, tej pory. No i metoda na arapaimę to też to, co pokazywałem wam w poprzednim odcinku, czyli jak szybko łowić arapaimy, znaczy szybko. Szybko, jak szybko chyba mamy unikata, bo sami widzicie, co się z wędką dzieje. Może niekoniecznie to być unikat, ale wędka głupieje. Czasem nas Fishing Planet prankuje i sami nie wiemy, co łowimy. Prawda? Ale generalnie metoda pompowanie plus oczywiście wędka. O, tylko tu musicie właśnie bardzo mocno uważać, to dosłownie sekundy się liczą. Pompowanie, słuchajcie, na sam dół wędka. Plus pompowanie, tak? Tylko przy tym pompowaniu, jeśli jest to duża arapaima typu właśnie jakiś unikat, co chyba raczej go mamy, to ta arapaima bardzo lubi sama też pompować. I jak ona pompuje, to robi ten luz na żyłce, który widzicie. Więc musicie być bardzo, bardzo ostrożni, moi drodzy, z tym pompowaniem. Tu akurat nam na duże minogi coś wzięło. Ale coś tak szybko idzie, więc to może być raczej medal, ale też z drugiej strony medal nigdy nie pompował. Jakby ktoś pytał, jeszcze mi się na szczęście nie wyhaczyła. W tej serii, na tym koncie jeszcze mi się żadna arapaima nie wyhaczyła. Jeżeli już miałem jakiś problem z arapaimą, to na wędce wtedy spławikowej na motorówce to mi napisał, komunikat mi wyskoczył, że po prostu mam za słabą wędkę i ta ryba jest zbyt silna i w piździet, ale to nie, że ja błąd jakiś popełniłem, tylko... A nie, zwykła, no i zobaczcie, i tu właśnie akurat widzicie sami, że Fishing Planet lubi nas czasem prankować. W życiu bym nie powiedział, że to jest zwykła arapaima. Serio, moi drodzy, się czuję tutaj naprawdę sprankowany. Chodzi też o to, że zazwyczaj ta wędka tak pulsuje, jeśli bierze wam naprawdę jakiś unikat, nie? Ale spoko, na zwykłą oczywiście też nie narzekamy, nie mamy powodów do narzekania. Jak sami widzicie, na północ ustawiacie i zasada jest taka, wjeżdża wam jakiś fajny unikacik, czy tam medal i unikacik, przesuwacie czas wtedy na kolejną nockę. Bo jakby wiecie, no przesuwanie tego czasu, no to jest tam raptem 1500 kasy, gotówki, którą i tak macie. A tu jest metoda na szybkie wbijanie tego expa, tak? I tu chodzi o to, żebyście możliwie jak najszybciej to, ten exp wbijali, a nie żeby tam, wiecie, to... Bo na kasie już wam nie zależy, na tym levelu, który macie, 70 załóżmy, no to nie oszukujmy się, no nie zależy wam już na kasie. Mi na pewno nie, więc
Wiadomo, że ważniejsze jest szybkie wbicie tego expa, tak? Żeby szybko wbić exp, no to wiadomo, unikat. Bo unikat to jest 20 parę tysięcy expa, także to się też mega opłaca. Mnie aż kusi, żeby tam rzucić, ale nie dorzucimy niestety. To tak, o, trochę nam brakuje, ten walker trochę za mały, no nic. Może swimbaita założę, ale swimbait trochę chyba za duży jest na... No dobra, odcinek o węgorzach będzie osobny, nie będziemy tutaj, słuchajcie się, tematycznie rozdrabniali. Pierwszą rybę będę łowił tak naprawdę teraz na tą nową wędkę. Na tą tropikanę, bardzo fajna ta wędka, bardzo wdzięczna, ją pamiętam z Kongo. Często też pytaliście, no mogę nagrać osobny odcinek, no to generalnie czym się różni, no... No, wędka castingowa, no generalnie jest praktycznie takim spinningiem, tylko mocniejszym, no. Ten kołowrotek jest trochę inny, bo jest multiplikator, to się nazywa i wygląda inaczej. Ale generalnie, no ja nie widzę jakiejś różnicy między stricte spinningówką, a wędką castingową, nie? Tak żeby wiecie. Teraz znowu, coś dzisiaj, widzicie, Fishing Planet lubi nas prankować, bo to będzie na pewno zwykła arapaima, albo co gorsza, pewnie młoda, bo idzie szybko. No, jeszcze lepiej, młoda, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj nagranie spauzuję, no bo myślę, że no, pokazywać wam, jak łowię arapaimy, to nie jest nic dla was ciekawego. Chciałbym po prostu wam metodę opisać, którą właściwie wam opisałem. I jeżeli właśnie w ramach tego, takiego mówię, bardziej lifestyle'owego odcinka z relacją, co robię, co będzie, to tylko w zasadzie wam dodam tyle, że... Jak widzicie, będę tak levelował, w żaden inny sposób na razie nie planuję levelować, tylko właśnie albo arapaima w nocy z przesuwaniem czasu, albo rekiny. Tak? W ten sposób tylko będę levelował. No ale wiadomo, jak już tu przypłynąłem, to tu spędzę tyle czasu, aż mi te arapaimy się nie znudzą, polecę na rekiny, jak już, wiecie, będę musiał miejscówkę zmienić, bo... I teraz, jeżeli chcielibyście dotrzeć na rekiny, to też taki protip. Zobaczcie, moi drodzy, już tego nie zrobię, bo oczywiście bym popsuł wszystko sobie. Natomiast zobaczcie, rekiny są tu przy pomoście, tak? Jesteście respieni na pomoście, to wiecie, co możecie zrobić, żeby z tej skałki, na którą tu jesteście, na której tu jesteście tak daleko, taki hektar, prawie na końcu mapy, żeby z tej skałki wrócić tu bardzo szybko, to klikacie na drugą miejscówkę, zrobicie na ryby i potem z tej miejscówki znowu klikniecie na pomost, z kajakiem, tak, z motorówką na ryby i wtedy płyniecie sobie tutaj na rekiny, na ten przesmyk. Nie musicie całości tutaj przepływać. Natomiast no nie zmienia faktu, no żeby już tu wrócić na arapaimy, no to już musicie przepłynąć, tego już nie obejdziecie. Także ja na razie posiedzę na tej skałce trochę czasu, bo nie chce mi się, tak wiecie, pływać. Jakby no jest, żeby nie było, amazoński labirynt mi się bardzo podoba, jest bardzo fajną w ogóle miejscówką. Ale jeżeli bym popływał, to tutaj w okolicach, nie? Chyba, że już mi się tutaj te arapaimy znudzą, albo właśnie będę robił misję na rekina, na przygotowanie, to wtedy jak najbardziej stąd wyjdę. Zresztą siłą rzeczy będę musiał jutro wyjść stąd, żeby nagrać wam odcinki. To są 3 odcinki jeszcze do nagrania i to jest, jakby ktoś pytał, co będziemy w najbliższych odcinkach robili, to też tak jak powiedziałem, będzie to na pewno przygotowanie do potwora. Będzie to sam potwór. Ciekawe, jakiego nam się uda chwycić, złapać. Może jakiś fajny gegatek nam wyskoczy z wody. No i oczywiście węgorz elektryczny też będzie taki odcinek. Myślę, że węgorz elektryczny będzie w następnej części, bo to jestem w stanie wam bardzo sprawnie nagrać tutaj nawet z tych okolic. Także będzie też marker, wszystko dostaniecie. A jeżeli już wam, moi drodzy, faktycznie pokazuję sposób na arapaimę, no to już żeby nie było, bo zawsze o to prosicie, proszę bardzo, już się z wami dzielę markerami na arapaimę. Coś nie chce nic brać na walkera, coś ta arapaima chyba nie lubi tutaj tego walkera, a nie jest prawdą, że nie bierze na walkera, bo nie wiem, czy pamiętacie, jakby ktoś chciał powiedzieć, że arapaima nie bierze na walkera, to wcale nie jest tak hopsiu, bo jak byłem, moi drodzy, na Makumaku, nie wiem, kto pamięta, i łapałem barakudy, tą biarę, czy padżarę, no to mi właśnie arapaimy brały. Arapaimy mi brały na walkera. Widzicie, żywce Shiner, 179 kg. Także tu sobie możecie te markerki zobaczyć. Chyba na swimbaita. Aha, swimbait duo. Dobra, na to złowiłem arapaimę.
jakąś fajną. No, także tu mamy markerki tego i tu jeszcze jest na Arapaimę. Także tutaj macie markerki na Arapaimę. Czyli Swim by the Duo, na to mi nie chcę tutaj wziąć, coś widzę, na tą Tropicanę, a szkoda, bo chciałem, wiecie, że tak powiem, przechrzcić tą wędkę, żeby coś tam nam, wiecie, coś tam nam wzięła. Dobra, także ja będę tutaj już kończył właściwie to, co mam do powiedzenia, to wam powiedziałem. Jak zwykle może być rybka dla widza na zakończenie. W ramach przypitki mogę wam pokazać, jak coś fajnego tutaj się będzie działo. Chyba, że naprawdę to będzie jakiś rekord, który pokaże, że warto było tą siatkę kupić, bo pamiętajcie, wtedy poprzednio, jeszcze przed zakupem siatki, moglibyśmy Arapaimę włożyć maksymalnie 170 kg do siatki, a teraz może trafimy 180 kg i już będzie coś gites, także... Może, kto wie, tylko kto to wyciągnie z wody, ole, skacze. Niech mi ktoś powie, moi drodzy, o, no to właśnie chyba mamy zabawę. I znowu na duże mi nogi, a wczoraj miałem zupełnie, o, to będzie unikat. Właśnie tak się zachowują unikaty, jak właśnie byście się chcieli zapytać, moi drodzy, po czym poznać, że Arapaima jest w unikacie, to właśnie po tym, że wam odjeżdża szalenie, nawet jak macie wędki bardzo nisko. Ja na razie na początku też tak nie pompuję. Aż mocno możecie poluźnić o jedno oczko, tylko tu musicie być ostrożni, żeby przez przypadek plusa nie wcisnąć. Zobaczcie, poluźniłem siłę hamulca o jedno oczko, bo ona wtedy, ta duża ryba, nie? Zobaczcie, poluźniłem hamulec, a ona nam przyjeżdża. Oczywiście, jak będzie blisko, potem będzie trzeba to zmienić, musicie to czuwać, bo jak poluźnicie hamulec i ona nie będzie wam przyjeżdżała, tylko zacznie wam, nie wiem, na 100 metrów wyjeżdżać, to znaczy, że to był błąd. Ale przy poluźnieniu hamulca plus pompowaniu plus wędka do samego dołu, zobaczcie, że to coś daje, nie? Tylko bardzo, tak jak mówię, to powtarzam to w kółko, bo to jest bardzo ważne. Jednak każdy z was ten rekord chce pobić, więc wolę wam czasem powtórzyć. Musicie być bardzo ostrożni przy tych unikatach, jeśli chodzi o pompowanie. Szczególnie jak macie właśnie tak wędkę do dołu, bo łatwo jest o luz, nie? Zobaczcie, poluźniłem ten hamulec i ona aż tak nie walczy. Gdybym teraz go podkręcił, to by zaczęła odjeżdżać jak głupia. Także, ale to musicie też obserwować, bo no mi teraz na przykład zaczyna odjeżdżać, to zaraz ten hamulec też podkręcę, ale widzicie, jednak zmieniła zdanie, jednak jest posłuszna. Grzeczna Arapaima, grzeczna. Chodź tu do siatki, chodź, będzie dobrze ci w mojej siatce. Chodź tu do siateczki. Nie stanie ci się krzywda w siateczce, chodź, chodź, kici, kici, tej Staś. Lwa, kurwa, do lwa. No, także, nie no, czasem mi odwala oczywiście, że moi drodzy, no ale też chyba o to chodzi, żeby życie też nam trochę podwalało, żeby się pośmiać, żeby było wesoło, a nie ciągle, wiecie, wszystko sztywno. Taka jest ta seria właśnie tych poradników, że tam, gdzie trzeba, to wam przekażę, co trzeba. Pokażę, z miłą chęcią to robię, ale gdzie trzeba sobie pożartować, to też jest to seria lifestyle'owa, a to na pewno jest odcinek taki bardziej lifestyle'owy. No i może się okazać, że rekord osobisty dla widza na koniec będzie. Jak myślisz, widzu? Możecie obstawiać. Robiliśmy takie obstawianie w przypadku karpi, także obstawiajcie, ale nie oszukujcie. Piszcie w komentarzach, zróbcie pauzę, nie przewijajcie filmu, piszcie w komentarzach, na ile obstawiacie. Ile ma? Bo na ile obstawialiście. Ja jeszcze też nie wiem, ja mogę też obstawić, no. Patrząc, że odjeżdża dosyć mocno, dałbym jej tak 170 kg. Znaczy, powiem wam tak, przeczucie mi może mówić tyle, że na pewno jest to Arapaima, której byśmy do poprzedniej siatki nie włożyli. Czy tak 171 kg bym obstawiał. Może jakimś dziwnym trafem 175, bo w ogóle na 50 metrów mi odjechała, jeszcze żadna mi tak chamsko nie odjeżdżała, tylko teraz, żebym jej nie stracił. Trochę ją podpompujemy, bo ja tu do was gadam zamiast pompować. Więc wiecie, obstawiajcie, piszcie w komentarzach, ile unikatowa Arapaima, bo to już jest pewne, że to jest unikat, to już na pewno nie będzie medal. Zwykła tym bardziej. To jest unikat, bo widać po wędce, jak ona się zachowuje. Ale właśnie chciałem wam powiedzieć, że Możecie obstawiać, bo to jest Arapaima dla widza. Unikacik dla widza na zakończenie odcinka.
Tutaj na siłę, słuchajcie, nie patrzyłem, żeby ten odcinek jakiś super krótki był, bo to mówię, to jest taka forma lifestyle'u, w którym z wami się dzielę też tym, jakie są plany. A propos planów, to też wiadomo, no to wiecie, bo to chyba w każdym odcinku powtarzam, że jest seria pytań dla widza. Jak macie jakieś pytania, czy ja zapomniałem, może przeoczyłem jakiś komentarz, to śmiało powtórzcie się, z góry przepraszam, jeśli tak zrobiłem. Czasem wiecie, dużo się dzieje i może mi coś się zapomnieć, natomiast jak macie jakąś propozycję, co mógłbym nagrać, co pomogłoby wam w formie pytań od widza, to z miłą chęcią taki odcinek nagram i wam pokażę. Jak będę umiał oczywiście, doradzę. Jak czegoś nie wiem, to przyznaję się, że nie wiem. Nie będę, wiecie, na siłę mądrali udawał. Bo wielu rzeczy też się od was uczę często, co piszecie w komentarzach i za to wam też dziękuję. No wszyscy zawsze się uczymy od siebie. I to jest fajne. Tą metodę mi tu jeden kolega na łowisku pokazał odnośnie łowienia arapajmy. Dokładnie mi to opisał cierpliwie. Dziękuję Krychu, pozdrawiam ciebie serdecznie, jak oglądasz. Krychem kiedyś tutaj zrobiliśmy fajną imprezkę na skałce i właśnie pokazał mi tą metodę i ta metoda na arapajmy naprawdę działa. Nie na każdą rybę to działa, ale w przypadku arapajmy to działa. Bardziej, że arapajma sama w sobie pompuje, ale tu musi być naprawdę jakiś gigant, skoro słuchajcie mi odjechał na 60 metrów, czyli czekajcie, może trzeba znowu kołowrotek skręcić. Zobaczmy, czy jak skręcę kołowrotek to będzie lepiej czy gorzej. Bardzo, bardzo jestem zaniepokojony tym. Żyłki jeszcze mamy 130 metrów. Słuchajcie, raz miałem na poprzednim koncie historię taką, ale coś tu się musiało wtedy zbagować, bo wędki miałem najmocniejsze praktycznie, albo te prawie już przedostatnie, jeśli chodzi o moc. I słuchajcie, mi arapajma tutaj jakaś strzeliła i ja ją 2 godziny holowałem. To było chyba nawet na live'ie. I powiem wam, że no byłem mega zmęczony tym, nie? Mimo, że to przed komputerem, a nie w świecie realnym, ale paluchy mnie bolały strasznie. Nie było opcji, słuchajcie, tutaj. Znaczy wciskałem co jakiś czas oczywiście, telefon na spacji kładłem, ale to nic nie dawało. Żeby sobie rękę, wiecie, rozprostować, ale no to od razu, wiecie, trzeba pilnować tego. I powiem wam, że no uciąłem żyłkę wtedy, bo to nie było opcji, żeby ją wyciągnąć. Ale coś musiało się zbagować, bo wiecie, przy tych najmocniejszych wędkach, no jakby wiecie, no na pewno nie. No na pewno nie trafiłem tutaj takiej arapajmy, jakiejś, nie wiem, jakiegoś giganta, potwora. Chociaż nie wiem, czy tutaj są arapajmy powyżej 200 kilo. Chyba w rankingu nie ma. Rekiny są, te potwory, to są powyżej 200 kilo, ale czy arapajma tego... Tego nie wiem. Dobra, już mamy 50 metrów. No niby przeholowaliśmy, ale trzeba, wiecie co, trochę się przesunąć, tylko to muszę bardzo delikatnie zrobić, żeby luzu nie dostała za dużo. Jak widzicie, trzymanie wędki w górze nic nie daje, a jak daje na dół, to ona od razu nam przyjeżdża. Plus pompowanie. Spróbuję podkręcić teraz. Mnie kusi, żeby sprawdzić, czy da się kołowrotek. Znaczy, że nie da się kołowrotka na maksa, ale ostatnio testowałem to po update'cie. Niby się nie da, ale wcisnąłem, od razu mi przypon zerwało, także nie będę tego robić. Mimo, że na tej wędce mógłbym zamknąć kołowrotek teoretycznie, bo tak miałem zanim była aktualizacja. Ale nie chcę, wiecie, no nie będę tutaj unikata poświęcał dla sprawdzenia, czy się kołowrotek zamyka. Znaczy wiem mniej więcej, jak to wygląda w teorii z update'em, bo raz mi to działało tak, a za chwilę po prostu działało inaczej, tam trochę coś się bugowało, więc... Dobra, jest szansa, za chwilę będzie. Także dla widza, moi drodzy, jak macie jeszcze jakieś propozycje, bo była taka propozycja, żeby ta seria, jak się będzie kończyć, żeby robić wyzwania dla widzów, proszę bardzo. Nawet może i na live'ie takie wyzwania będziemy robić i wtedy z tego odcinek może będzie łatwiej. Zobaczymy. Temat do przemyślenia, słuchajcie. Na pewno będę wracał i to już wam obiecałem, moi drodzy, że będę wracać na łowiska, na których na przykład byłem i tam jakieś wyzwania podejmować, czy... Serio? Taka mała? Wiecie co? To ja wam powiem, że dzisiaj coś... No dobra, dla widza. Ciekawe, jak obstawialiście. To ja się pomyliłem o 30 kilo. No, czyli mamy przesuwanie czasu i tak też sobie zrobię odcinek. Tym akcentem będziemy kończyć. Powiem wam tak. I to tak na koniec wam powiem taki przykład. Sami widzicie... Kiedy nagrywam ten odcinek, tak? Łowiłem
złowiłem zwykłą Arapaimę, która walczyła tak jak medal i byłem przekonany, że to jest medal. Teraz unikat, który jest, no maluszek, bo to nie jest żaden rekord. Walczył tak, że ja bym powiedział, że ona ma ze 170 parę kilo. I są takie dni realne, to raczej nie są dni w grze, tylko w świecie realnym. Czy godziny, nie wiem, kiedy te ryby zupełnie inaczej się zachowują. W sensie, że też tak zauważyłem już na kilku łowiskach i możecie dać znać w komentarzach, czy też macie takie spostrzeżenia, że na przykład jest taka sytuacja, że unikata wyciągniecie tak jak medal, abyście wyciągali, nawet się nie skapniecie, że to unikat. Nie wiem, 160 kilo wam wyjeżdża. Nie mówię, że od razu, wiecie, na brzeg, ale wiecie, o co chodzi. A są takie dni, w których tak jak teraz, jak dzisiaj, że zwykła arapaima walczy mi jak medal, a kurczę, taki maluszek, unikat, walczy jak, nie wiem, jak lew. Dobra, kochani, ja tutaj sobie przedłużam, zobaczcie, expa 27 tysięcy, no to nie jest dużo, bo nie jest pełna siatka i oczywiście ktoś by z was powiedział, że przecież, kurczę, za nockę, za całą siatkę karpi byś miał, nie wiem, koło tam 80 tysięcy, 70 tysięcy expa. Tak, mielibyście rację. Jeżeli chcecie, kochani, teraz do karpi porównywać. Tylko moje pytanie brzmi, bo my się tu skupiamy tylko na jednym unikacie. I tylko na czasie, który poświęciłem na złowienie tego unikata, żeby wyleciało 22 tysiące expa. I teraz ile czasu musielibyście poświęcić, żeby nęcić? Nęcić, głównie nęcić. Przypuszczam, że tyle byście nęcili, co ja wyciągałem arapaimę. Gdzie za unikata karpia, no przecież nie dostajecie 20 koła expa. Tam jest 7 koła expa, to jest chyba max, nie? Jak dobrze pamiętam. Z jakiegoś giganta unikata. Także tutaj moim zdaniem, słuchajcie, nie można tego expienia. Mówimy tylko o expie, chociaż kasa też, no ale to już jest, myślę, łowisko, którego nie można do Weeping Willow porównywać do karpi. To po prostu jest jakby inny świat, nie? I tak mi się wydaje, że to nie można porównywać arapaimy do karpi, bo to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Także dobra, moi drodzy, kończymy dzisiejszy taki luźniejszy odcinek. No i widzimy się w następnych odcinkach. Tak jak mówiłem, jeszcze 3 odcinki z tutaj na pewno amazońskiego labiryntu będą. Być może wy podsuniecie w komentarzach jakieś pomysły, bo może chcecie coś jeszcze tutaj się dowiedzieć. Łowisko jest przecież bardzo, bardzo obszerne, więc jeżeli będzie pomysł, to i będzie jeszcze kolejny odcinek, bo i tak nie mamy wyjścia, będziemy tutaj expili do 75 levelu. No i oczywiście ja mogę zrobić powrót na przykład, jak to zrobię, powrót na jeden level na Weeping Willow i bić jakieś rekordy, jeśli chodzi o karpie i tak dalej, i pobawić się. Nie ma problemu. Na karpie chętnie wrócę. Na szczupaki niekoniecznie z tymi wędkami, bo raczej expa by one mi za dużo nie dały. Ale tak jak mówię, kiedy skończy się seria, z miłą chęcią będę wracać na różne łowiska po to, aby bić rekordy na łowisku, aby trafić do topki. Także dzięki za oglądanie. Fajnie będzie, jak zostawisz komentarz, łapkę w górę, czy udostępnisz tę playlistę swoim znajomym, czy powiesz w ogóle ludziom Fishing Planet, że takie tutaj poradniki, taki sobie gostek jak ja tworzy. Także dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Wspaniałego dnia, wieczoru, czy nocki, zależy kiedy to oglądasz. Trzymaj się, cześć.